Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: odpowiedział mu Jezus: jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Kochani, jak widzicie, moje oczy są lekko niedospane, niewyspane. Dopiero co wstałem. Spałem pół dnia, ponieważ wczoraj mieliśmy bardzo dużą akcję związaną z sprzątaniem tego całego spotkania i z przygotowywaniem spotkania z Alanem Amesem, które odbyło się z czwartku na piątek, można by tak powiedzieć, w Koszalinie. Trwało 5 godzin, skończyło się o 23:00. Wcześniej musieliśmy przygotować całą salę, a później musieliśmy ją posprzątać. Więc roboty było dużo, do 2:00, do 3:00 w nocy. I trzeba było później wstać po 5:00 i pójść znowu do pracy na śniadanie. Więc wyglądam jak wyglądam, za co was serdecznie przepraszam. Następnym razem się poprawię. A dzisiaj Jezus mówi do nas bardzo ważną rzecz. Oj, tam strzelają jakieś ognie. Jezus dzisiaj mówi, pokazuje nam takie niebezpieczeństwo tego, że my za bardzo skupimy się na przyszłości. Nie będziemy żyć tu i teraz. Jezus daje proroctwo, obietnicę świętemu Piotrowi, że kiedyś, jak się zestarzeje, to pójdzie tam, gdzie nie będzie chciał. I święty Jan, apostoł, tłumaczy te słowa w taki sposób, że Jezus przepowiedział Piotrowi śmierć. W jaki sposób uwielbi Boga? Przez jaką śmierć? Ale tam nie ma szczegółów jakichś takich, kiedy to będzie dokładnie, gdzie to się stanie, gdzie świętego Piotra zaprowadzą. Nie ma takich szczegółów, więc pytanie, po co w ogóle Jezus daje takie proroctwo świętemu Piotrowi? Jezus zawsze daje nam takie proroctwo po to, żebyśmy uwierzyli, że On to do nas powiedział wtedy, kiedy to zacznie się wypełniać. Czyli to proroctwo powinno iść obok Piotra. Co to znaczy obok Piotra? Żeby Piotr nie za bardzo skupiał się na tej przyszłości. Bo wtedy nie będzie żył tu i teraz. To oczywiście dotyczy każdego z nas. Bóg chce do nas mówić o przyszłości. Chce nam pokazywać pewne rzeczy, ale On pokazuje nam w taki sposób tajemniczy. Nie pokazuje wszystkiego. Mówi tyle, ile potrzeba. I często my chcemy dowiedzieć się więcej. Czego Ty, Boże, chcesz ode mnie? Jak to się stanie? I może być tak, że skupiamy się za bardzo na tej przyszłości i nie żyjemy tu i teraz. I dzisiaj Jezus właśnie o tym mówi. Nie skupiajcie się na przyszłości. My często popełniamy błędy. Ja tak miałem, kiedy nawracałem się, byłem neofitą, to przeczytałem wszystkie proroctwa na temat przyszłości Polski, świata i tym żyłem bardziej niż tu i teraz. Bardziej żyłem tym. I powiem wam szczerze, że w pewnym momencie było ciężko. Musiałem z tego zrezygnować. Bo to wprowadzało w moje życie wiele niepokoju. My nie jesteśmy w stanie poznać przyszłości, całej przyszłości, na temat tego, co się stanie z nami, jak pójdziemy za Jezusem. Zostaw to. Zaufaj. Łatwo się mówi. No łatwo się mówi, łatwiej się mówi, zaufaj wtedy, kiedy nie myślimy o tej przyszłości. No możemy się od tego odciąć. Dobrze, jeżeli to jest proroctwo od Boga, jakiekolwiek, jeżeli ta obietnica pochodzi od Boga, to ona się wypełni. Zostawmy ją. Bóg jest dobry, Bóg mnie kocha. Bóg zawsze chce dla mnie szczęścia. Bóg zawsze chce dla ciebie szczęścia. Nawet jeśli cię będzie przeprowadzał przez trudne jakieś sytuacje, tak jak Piotra. Zawsze chce dla ciebie szczęścia, jedynego szczęścia. On chce tylko szczęścia. I
będziesz szczęśliwy, będę szczęśliwy, jeśli pójdę za Nim. Ale żyj tu i teraz. Nie zastanawiaj się, jak to będzie, co to będzie. Bo i tak się nie dowiesz. A przez to stracisz wiele sił i może dojść do tego, że odwrócisz się od Jezusa. Zobaczcie, Piotr jeszcze nie poszedł za Jezusem. Przed chwilą wyznawał Jezusowi miłość, ponieważ to Jezus pierwszy przyszedł do niego i pytał się go trzykrotnie, czy kochasz mnie bardziej, czy kochasz mnie bardziej niż inni, bo Piotr stracił relację z Jezusem. I Piotr mówił, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś baranki moje, paś owce moje. I Piotr jeszcze nie poszedł za Jezusem, bo cały czas myślał o przyszłości. Możesz chodzić do kościoła, możesz się modlić, możesz uwielbiać Boga, ale jeśli za bardzo myślisz o przyszłości, wybiegasz naprzód, to Ty nie idziesz za Jezusem. Wyprzedzasz tą rzeczywistość, która jeszcze nie nastąpiła. Idź za mną, mówi Jezus. Nie idź przede mną. Pamiętacie, Jezus powiedział kiedyś Piotrowi takie słowo. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Można tłumaczyć jeszcze ten tekst w inny sposób. Stań za mną i pójdź za mną. Stań za mną, przeciwniku. Nie bądź mi zawadą. Stań za mną. Ja Cię poprowadzę. Nie wybiegaj przed szereg. Nie wybiegaj przed Jezusa. Jezus wie, co robi względem Ciebie. Ma dla Ciebie dobry plan i On zawsze wie, gdzie jesteś. On wie, co robić z Tobą. Więc dzisiaj Jezus nas zaprasza do tego. Zaufaj mi, mówi do mnie i do Ciebie. Nie myśl o przyszłości. Zostaw te proroctwa, jeśli się nimi zajmujesz. Zostaw te wszystkie obietnice. Nie próbuj ich rozgryźć, bo nie dasz rady. Zostaw to, pójdź za Jezusem, tu i teraz. Masz iść do pracy, wstań, idź do pracy, rozraduj się Bogiem, rozraduj się tą pracą, którą masz. A wszystko inne będzie Ci dodane. I to wszystko, co mam dzisiaj Wam do powiedzenia. Już się ciemno zrobiło. O, ja już się chyba bardziej obudziłem. Dziękuję Wam, że jesteście. Dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Ile lat spędził święty Paweł w tym mieszkaniu, o którym dzisiaj jest mowa? W Rzymie. To jest pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Jutro nie będzie odcinka. Jutro jest zesłanie Ducha Świętego. Życzę Tobie, żeby Duch Święty przyszedł do Twojego serca. Jak Duch Święty chce przyjść do Twojego serca? Nie wiem. Wiem jedno, że Duch Święty zawsze przychodzi wtedy, kiedy jest uwielbiany Jezus. Jeśli Jezus jest uwielbiony w Twoim życiu, to Duch Święty jest Tobie dany. Więc uwielbiaj Jezusa, a Duch Święty przyjdzie, pomoże Ci, podniesie Cię, pocieszy Ciebie, wzmocni Ciebie, obroni Ciebie, stanie Ci, będzie Ci doradcą, będzie Twoim adwokatem, pomoże Ci w zrozumieniu tych słów, które Jezus do Ciebie kieruje, tych proroctw, tych obietnic. Więc życzę Ci owocnego spotkania z Duchem Świętym. Do zobaczenia w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam.